Jesień. Zima. Wiosna. Lato! Tak, moi drodzy, zbliża się już długo wyczekiwana pora roku, mianowicie lato. W związku z tym wielu z nas będzie miało wakacje. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, co właściwie mamy robić przez te wakacje. Na pewno dużo osób wyjedzie wtedy na jakiś urlop, może tropiki, może góry, kto co lubi. Ale w każdej sytuacji na pewno warto mieć ze sobą książkę. Dzisiaj przedstawię Wam 5 książek, które można zabrać ze sobą właśnie na wakacje. Na miejscu 5 znajduje się trylogia Błękitu autorstwa Esther Ransom, gdyż ta pozycja nie jest jakąś bardzo mocno wymagającą, jeżeli chodzi o skupienie. Jest bardzo przyjemna, ma dobrą fabułę, romans, fantazy. Momentami trzyma w napięciu i naprawdę jest czymś, co na pewno z czystym sercem można polecić, aby nie zanudzić się w te najbliższe 2 miesiące. Na miejscu 4 znajduje się książka Trzymaj się autorstwa Lauren Miracle i zapewne dużo osób jej nie zna. Mimo iż akcja dzieje się w roku szkolnym, a nie w wakacje, to na pewno jest bardzo ciekawa. Zapisana jest w dość nietypowy sposób, a mianowicie czatem. Coś przypominającym gadu-gadu, czy coś w tym stylu. Prowadzą to 3 bohaterki, każda ma osobną czcionkę i każda z nich ma zupełnie inną, swoją własną historię, bardzo ciekawą swoją drogą. Dlatego mam nadzieję, że spodoba Wam się taka cieniutka, mała książeczka i znajdziecie na nią czas przez te bezkresne 2 miesiące. Nasze podium otwiera coś, co nie do końca jest taką standardową książką, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I w dodatku nie tylko jest ona na wakacje, ale również na cały rok, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest 365 dni, czyli cały rok. No chyba, że jest przestępny. Ale to wiecie. Są tutaj zapisane takie cytaty, złote myśli na każdy dzień. A poza tym w każdym dniu możemy coś pokolorować. Są to tak zwane kolorowanki dla dorosłych, antystresy i tak dalej. Ale kiedy nie macie co robić i leżycie sobie na leżaku w ogrodzie i zamiast się opalać, moglibyście na przykład pokolorować. Nie trzeba mieć do tego zmysłu artystycznego, wystarczy trochę precyzji. A nawet jeżeli się jej nie ma, to jest bardzo dobry sposób, aby ją właśnie wyuczyć. Na miejscu 2 znajduje się coś z pozycji science fiction, a mianowicie Misja Stoka z Morgan. Z tego co wiem, to mniej więcej teraz już pojawia się w Polsce część 2 oraz na bazie tej książki jest również serial The 100. Misja Stoka jest bardzo fajną pozycją, z dość ciekawą fabułą przeplataną wspomnieniami, trzymająca w napięciu i niezwykle szybko się ją czyta. A na miejscu 1 nie mogło być nic innego jak tylko... O, nawet prawie mi wyszło. A więc na 1 miejscu nie mogło być nic innego jak tylko nasz kochany, znaczy mój kochany Percy Jackson, gdyż kiedy ktoś mówi wakacje albo lato, to jest to pierwsza pozycja, która mi przychodzi na myśl. Świetnie opowiedziane, bardzo fajna narracja i ja mnóstwo razy już mówiłam o tym, dlatego nie będę się powtarzać, ale powiem, że jeżeli macie spędzić na plaży cały dzień, to zabierzcie książkę ze sobą, a gwarantuję, że na tydzień Wam tego braknie. Albo zamiast kolejnej pary okularów przeciwsłonecznych czy olejku do opalania, może by wziąć kilka książek i przeżyć ten czas wakacji. Nie tylko na leżeniu do góry brzuchem. A jeżeli, aby dojechać na wakacje, musicie najpierw przebyć dość długą podróż, na przykład autobusem, możecie się zaopatrzyć w czytnik e-booków i wtedy mieć więcej książek w jednym miejscu. Ale jeżeli na przykład jesteście kierowcą i na przykład siłą rzeczy nie możecie czytać książki w trakcie jazdy, to polecam audiobooki. A więc tak w skrócie prezentują się pozycje na najbliższe wakacje.
Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam i może z którejś z nich skorzystacie, jeżeli oczywiście jeszcze jej nie czytaliście. No chyba, że chcecie drugi raz, co też jest bardzo dobre. A więc jeżeli tylko chcecie i się Wam spodobało, to zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania i napisania czegokolwiek w komentarzach. Może Waszych propozycji, może czy coś czytaliście z tej listy, a może co Wam się kojarzy z wakacjami, tak jak na przykład mi Percy Jackson. A ja się już z Wami na dzisiaj żegnam i miłych wakacji!